Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na projekt Denko, czyli będę opowiadała o kosmetykach, które już zużyłam, czyli w jakiś sposób mogę się już na ich temat wypowiedzieć. Mam tutaj taką niewielką torebkę, w której jest kilka właśnie produktów. Nie chciałam, żeby ten projekt trwał zbyt długo. Myślę, że wszyscy z tego powodu będą zadowoleni. Na pierwszy ogień idą żele pod prysznic z firmy Adidas. Tutaj mamy Relax Atu Shape. Ten zdecydowanie bardziej, jak dla mnie, ładnie pachniał. Ten już był bardziej kremowy, ten zawiera glicerynę, oba również zawierają SLS-y. Myślę, że były w porządku, zwłaszcza, że były niedrogie, bo kosztowały funta. Kupiłam je w sklepie za 99 pensów. Stosowało się je przyjemnie, zobaczę, może kiedyś wrócę, ale jak na razie jestem żądna wrażeń i będę szukała czegoś innego. Tutaj dostałam od przyjaciółki z Niemiec wspaniale, przepięknie pachnący żel pod prysznic o zapachu marakui i grejpfruta. Naprawdę przepiękny, słodki zapach. Jest to kosmetyk naturalny, jest go 200 ml i jest ważny tylko 3 miesiące od otwarcia. Również zawiera SLS-y, ale naprawdę on był tak przyjemny w stosowaniu, że naprawdę serdecznie go polecam. To jest firma Kneip, Gute Laune. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Ja z niemieckiego to naprawdę byłam bardzo kiepska i nigdy się do tego przedmiotu nie przykładałam. I powiem Wam, że jakbym miała tylko możliwość, to na pewno kupiłabym go jeszcze raz, bo jego zapach jest po prostu przecudowny, więc serdecznie polecam i dziękuję Monice za ten żel pod prysznic. I niestety nie przetrwał podróży, bo on jechał z Niemiec do Polski, z Polski do Anglii, więc no wiadomo, różnie bywa i tutaj zakrętka mi niestety padła. Kolejny żel pod prysznic, tym razem z firmy Nivea, skusiła mnie nazwa Fitness Fresh. Używałam go tylko parę razy, ponieważ zapach był zbyt męski i oddałam go mężowi, ale był całkiem przyzwoicie. Ja nie wiem, może jest to kosmetyk dedykowany mężczyznom, ale ja tego tu nigdzie nie zauważyłam, więc może to jest męski kosmetyk i po prostu źle go kupiłam. No ale nic w przyrodzie nie ginie, mój mąż miał z niego korzyść. Teraz żel, ale tym razem do mycia twarzy firmy Olay, czy Olay, nie wiem. Jest to żel do codziennego stosowania. Niestety on wysuszał moją skórę i też użyłam go później pod koniec jako żel pod prysznic. Więc no niekoniecznie polecam, ale on był tani, kosztował gdzieś koło funta 15 na promocji. Ale resztki makijażu ładnie zmywał, generalnie radził sobie ze zmywaniem dobrze, ale ja wolę, jak mi kosmetyki skóry nie wysuszają. Następnie Joskin firmy Dax Cosmetics. Jest to szafirowy peeling przeciwzmarszczkowy. Ja już o nim parokrotnie mówiłam. Bardzo fajny, mocno ściera na skórek. Bardzo naprawdę fajny kosmetyk. Niestety zawiera tutaj parafinę. Ale naprawdę też to jest kosmetyk, do którego bym wróciła z przyjemnością. Ale teraz mam inny peeling, więc nie będę inwestować w któryś z kolei. Mydło do rąk firmy Nivea z miodem i z olejkiem żożoba. Całkiem przyjemne, fajnie, że ma pompkę. To jest 250 ml. Też nie było drogie, bo kosztowało również funta. Ja takie kosmetyki często kupuję właśnie w sklepie za 99 pensów, bo po co przepłacać, jak ten sam żel czy cokolwiek innego może kosztować więcej, a ja idę do tego sklepu i mam to samo, ale w niższej cenie. Więc myślę, że całkiem fajny. Szampon do włosów Argan Oil. Tutaj jest go 250 ml. Nie mam pojęcia, jaka to jest firma. Pisałyście mi w komentarzach, pytałyście się mnie, ale no tutaj nie ma żadnej firmy napisanej. Nie wiem, może to jest, nie mam pojęcia. I też pisałyście mi w komentarzach, że ten szampon sprawił, że zwiedziała Was skóra głowy i powiem Wam, że po jakimś czasie stosowania też to zauważyłam, ale bardzo w niewielkim stopniu. Może byłam uczulona na Wasze komentarze, ale to nie jest też rzecz, którą bym polecała chyba. Są lepsze szampony. On owszem był niedrogi, ale myślę, że nawet w tej samej cenie chyba kosztował tak samo funta. Na pewno można znaleźć coś fajnego. Zwłaszcza, że kosmetyki, szampony do włosów, ta linia z Arganowa z firmy Joanna była naprawdę fajna, a wiem, że w Polsce jest niedroga, więc wolałabym tamtą zamiast tego. I zostały mi produkty do paznokci. Tutaj mamy dwa zmywacze. Jeden jest z Sally Hansen, z witaminą E i z proteinami. I z prowitaminą B5. I ten zmywacz również zawiera aceton, jest na pierwszym miejscu, co podobno nie jest jednak takie złe, jeżeli nie zmywa się paznokci bardzo często, a ja, nie wiem, powiedzmy, że około 2 razy w tygodniu zmywam paznokcie i miałam go na
dość długi okres, bo około roku, z tym, że miałam 2-miesięczną przerwę od tego zmywacza do paznokci. Myślę, że sprawdził się całkiem fajnie, nawet nieźle zmywał. Na pewno mi nie osłabił, nie wysuszył płytki paznokcia. Mam drugi olej z aloesem, teraz nowy w zastępstwo po tym, więc myślę, że jest ok, chociaż jeżeli ktoś ma uprzedzenie do acetonu, to pewnie nie polecam, bo właśnie jest na pierwszym miejscu. I ostatni produkt, w którym się mieściło 15 płatków do zmywania paznokci. Były one bardzo cienkie, więc starczyły mi tak 3, może 4 razy. Nie polecam, ponieważ cena może niewielka, ale jak na te parę razy, to jednak jakbym miała wydawać ciągle na płatki, to by mi to wyszło o wiele więcej niż na zmywacz do paznokci. I one kosztowały gdzieś 1,5 funta. Są z firmy Boots. One mają niby nawilżać. Owszem, pachniały bardzo ładnie, jak to się rzadko zdarza przy zmywaczach. Zawsze mnie tutaj gonią, że śmierdzi i muszę zmywać gdzieś indziej, z dala od ludzi. A z tymi płatkami nikt nawet nie wyczuł, że zmywam paznokcie. Naprawdę bardzo ładnie pachniały, ale naprawdę mało wydajne. Tutaj mają lanolinę, witaminę E, wolne od acetonu. Mają niby nawilżać, ale przy takim krótkotrwałym stosowaniu to ciężko coś powiedzieć. I one zostawiały taką tłustą powłokę na paznokciach. Ale no szkoda, że było ich tak mało i że cena była wysoka, bo może i bym się jeszcze po nie skusiła, ale naprawdę nie widzę takiej potrzeby, jeżeli mogę kupić sobie za 2,5 funta zmywacz i mieć go prawie że na rok. I to już są wszystkie kosmetyki, które ostatnio zużyłam. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście już któreś z tych rzeczy, czy macie podobne wrażenie, może Was z czymś skusiłam. Koniecznie dajcie mi znać. Do zobaczenia, cześć!